Jakie macie obecnie wozy w ASP z Wrocławice, szczególnie jeśli chodzi o drabinę? Co możecie o niej powiedzieć? Tak, posiadamy na swoim wyposażeniu dwa samochody. Jeden to ten, który jest tutaj za nami, to jest średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Mana z 2015 roku. Drugi to drabina mechaniczna, wyprodukowana w 2001 roku. Wysokość jej to 30 metrów i zawitała do nas w tamtym roku, została wprowadzona z dniem 1 grudnia do podziału bojowego. Co jest największą siłą ASP z Wrocławice? No, chyba różnorodność tych samochodów dwóch i możliwość jednak pracy z samą tą drabiną, która odwarcza mocno kolegów z Państwowej Straży Pożarnej, i sam fakt łamanego przęsła, które mamy, już powoduje, że jest dużo lepsza do działań niż zwykła drabina, która jednak tego przęsła łamanego nie ma. Jakie plany na przyszłość? Co chcielibyście w najbliższym czasie zrobić w tej jednostki? Konieczna rzecz, którą musimy zrobić, to jest termomodernizacja całego budynku. Ze względu na to, że jednak są problemy z piecem, z grzaniem, z oknami, ucieka gdzieś to ciepło. Bramy też odmawiają posłuszeństwa coraz częściej, więc ta termomodernizacja jest takim najpilniejszą inwestycją. Natomiast w kwestii takiej sprzętowej, w tym roku planujemy zakupić też kamerę termowizyjną, wymianę na pewno umundurowania bojowego, to cały czas z tym działamy. No i naszym takim marzeniem jest stworzyć jeszcze przyczepę pompową, bo do tych powodzi też bardzo często jeździmy, do podtopień w naszym samochodzie gaśniczym. Nie ma już miejsca na nowy sprzęt, więc chcielibyśmy taką przyczepę pompową stworzyć i dokupić do tego jakiś lekki samochód osobowy, by wystarczył, żeby też zwiększyć potencjał i ilość kierowców, którzy nie muszą mieć prawa jazdy kategorii C.